Na starość bałem się jednego, zostać ciężarem, jednak po udarze nie miałem wyboru. Moja córka zaprosiła mnie do siebie, ale nie mogłem się tam odnaleźć. Ja, człowiek lasu, a oni zabiegani, wiecznie zajęci. Wnuki spędzały czas przy komputerach, zamiast bawić się na podwórku. Czułem się jak stary mebel. Całe moje życie kręciło się wokół pracy i ruchu. Pracowałem jako leśniczy. A to nie była praca dla kogoś, kto chce siedzieć za biurkiem. Spędzałem dni, a niekiedy i noce w lesie, z dala od ludzi, otoczony naturą, pilnując drzew i tropiąc zwierzęta, które zagrażały równowadze w tym zielonym świecie. Każdy krok w głąb lasu przypominał mi, że to jest miejsce, które kocham, gdzie moje ciało i umysł czuły się najbardziej żywe. W weekendy natomiast wyruszałem na działkę za miastem, moje małe królestwo, mój azyl, który pieczołowicie pielęgnowałem przez lata. Tam mogłem być ogrodnikiem, budowniczym, majsterkowiczem. Każdy rządek kwiatów i grządek warzyw przypominał o mojej pracy, a altana, którą sam postawiłem, była moją dumą. Nie myślałem wtedy o swoim wieku, czułem się młodo, a życie wydawało się takie stabilne i pełne planów. Kilka dni przed tym strasznym momentem obmyślałem, jak wzbogacić to miejsce o mały taras przy domku, gdzie mógłbym latem przesiadywać z książką w ręku, słuchając śpiewu ptaków i ciesząc się zapachem ziemi. Moje życie wydawało się nie do ruszenia, wszystko miałem pod kontrolą. A potem to wszystko legło w gruzach. Obudziłem się pewnego poranka i poczułem coś, co przypominało uderzenie młotem, pulsujący ból głowy i dziwne, nieznane mi uczucie drętwienia w nodze. Zawsze żartowano, że w pewnym wieku, gdy człowiek przestaje coś czuć, to znaczy, że odszedł z tego świata. Ja jednak rzadko czułem ból, więc nie byłem przygotowany na to, co mnie spotkało. Noga była jak z kamienia, sztywna, jakby owinięta niewidzialnymi twardymi kajdanami. Próbowałem zwlec się z łóżka, ale nie zauważyłem, jak bardzo ta noga odmówiła posłuszeństwa, dopóki nie upadłem z głuchym łoskotem na podłogę. W tej jednej chwili, choć jeszcze nie rozumiałem, co się dzieje, wiedziałem, że moje życie właśnie się zmieniło. Moje ciało, do tej pory niezawodne, odmówiło współpracy, a ja poczułem, że coś nieodwracalnego właśnie się dokonało. Miałem szczęście w nieszczęściu. Bo tamtego dnia byłem umówiony na ryby z Karolem, starym przyjacielem jeszcze z czasów, gdy obaj pracowaliśmy w lesie. Kiedy nie otwierałem mu drzwi, a telefon milczał, Karol wpadł w panikę. Byliśmy w wieku, kiedy różne rzeczy mogły się wydarzyć, choć rzadko o tym mówiliśmy. Wiedzieliśmy jednak, że to, co kiedyś wydawało się abstrakcją, jak nagłe choroby czy utrata sprawności, staje się coraz bardziej realne. Karol dzwonił i stukał, aż w końcu zadzwonił do mojej córki, Edyty. Po kilku godzinach Edyta przyjechała, otwierając drzwi zapasowym kluczem. Byłem już na tyle słaby, że nie zdawałem sobie sprawy, co się dzieje wokół mnie. Wszystko przebiegło jak w przyspieszonym tempie, wezwana karetka, szybka podróż do szpitala, jedno badanie za drugim, a potem diagnoza, która brzmiała jak wyrok, udar. Lekarz mówił coś o szczęściu, o tym, że udar nie wyrządził ogromnych szkód, że mogę mówić, choć nigdy już nie tak wyraźnie jak wcześniej, i że mogę się poruszać, choć powolnie i z wysiłkiem. Wszystko to docierało do mnie jak przez mgłę. Słyszałem, jak lekarz zwraca się do Edyty, mówiąc, że nie powinienem mieszkać sam. Na te słowa poczułem, jak ziemia rozstępuje się pode mną. To była moja największa obawa, która właśnie stała się rzeczywistością, na stare lata miałem być dla mojej córki ciężarem, co dla człowieka, który całe życie żył samodzielnie, było myślą niemal nie do zniesienia. Już od piętnastu lat byłem wdowcem. Moja Helenka odeszła cicho, zostawiając mnie z wielką pustką i wspomnieniami, które nie były w stanie wypełnić jej miejsca. Edyta, moja jedyna córka, wyprowadziła się już wcześniej, ułożyła sobie życie, ma męża i dwójkę dzieci. A ja przez wszystkie te lata byłem sam. Nie potrzebowałem niczyjej pomocy, starałem się nie być dla nikogo problemem żyjąc na uboczu i w samotności, która choć niełatwa, była już moją codziennością. Edyta z wnukami czasem mnie odwiedzała, chociaż nasza wieś była dość luźna. Nie miałem okazji zbudować bliskiej relacji z kacprem i mają. Zawsze wydawali mi się obcy, tak różni od dzieci, które pamiętałem z czasów mojego dzieciństwa. Jak gdy byłem ich wieku, biegałem po lesie, zasłuchiwałem się w śpiew ptaków, miałem niezliczoną ilość blizn od dziecięcych przygód. Trudno mnie było zaciągnąć do domu. A oni? Odwiedzając mnie na wakacje. Większość czasu spędzali zamknięci w swoich pokojach, wpatrzeni w ekrany telefonów. Kiedyś zirytowało mnie to tak bardzo, że poprosiłem Edytę, aby przestała przywozić ich do leśniczówki. Zamiast spędzać czas razem, woleli zaszywać się w wirtualnym świecie, który był dla mnie zagadką. Odniosłem wrażenie, że wszyscy przyjęli moją decyzję z ulgą, ja nie musiałem patrzeć na ich obojętność, a oni nie musieli znosić mojego rozczarowania. A teraz miałem zamieszkać z nimi? Na myśl o tym poczułem coś, co było mieszanką strachu i rezygnacji. Spojrzałem na edytę, która z pełną powagą słuchała słów lekarza, jakby miały one moc wyrycia mojego losu na kamieniu. Wiedziałem już, że nie ma odwrotu. Oczywiście, panie doktorze, odpowiedziała stanowczo. Mamy wystarczająco duży dom. Zrobimy dla taty osobny pokój, tak żeby czuł się swobodnie. Przeprowadzisz się do nas, prawda? Powiedziała, patrząc na mnie z troską, ale i determinacją. Nie miałem siły protestować, choć czułem, że przenoszę się do świata, który jest dla mnie tak obcy, jakby znajdował się na innej planecie. No nie wiem, mruknąłem pod nosem, starając się uniknąć jej spojrzenia. Ale zarówno Edyta, jak i lekarz patrzyli na mnie, jakbym właśnie podpisywał się pod jakimś nieodwołalnym wyrokiem. Westchnąłem i kiwnąłem głową, choć czułem, że ten eksperyment jest skazany na porażkę. Kilka dni później Edyta i jej mąż przyjechaliby pomóc mi spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Upierałem się, żeby nie zabierać całego dorobku, jakby to dawało mi choć cień nadziei, że wrócę do swojego domu. Wiesz, może się okazać, że jednak wrócę, powiedziałem do córki, ale jej odpowiedź, jedynie milczące kiwnięcie głową, zdradzała brak wiary w moje słowa. Trzeba jednak przyznać, że Edyta i jej mąż naprawdę się postarali. Przygotowali dla mnie wygodny pokój z osobnym wejściem tak żebym miał trochę prywatności i swobody. Wyjaśnili jak działa nowoczesny sprzęt, pokazali gdzie znajdują się najpotrzebniejsze rzeczy. Czułem się jak turysta w luksusowym hotelu, otoczony udogodnieniami, które jednak nijak nie przypominały mojego prostego życia w leśniczówce. Wnuki, Kacper i Maja, nawet oderwali się na chwilę od swoich komputerów by mnie powitać. Na ich twarzach pojawił się uśmiech, choć miałem wrażenie, że był to uśmiech wymuszony, przygotowany specjalnie na tę okazję. Starałem się nie narzekać. Miałem własny pokój, swój kącik i opiekę córki. Na pozór wszystko było tak jak być powinno, ale serce tęskniło za spokojem i prostotą mojego dawnego życia, które teraz wydawało się jak sen, do którego już nie mogłem wrócić. Kilka dni po przeprowadzce do domu córki czułem się, jakbym znalazł się w klatce, z której nie sposób się wydostać. Samotność, której wcześniej nie doskwierała mi w leśniczówce, teraz przygniatała mnie jak nigdy wcześniej. Tęskniłem za lasem, gdzie każdy szum liści, śpiew ptaków czy stukot dzięcioła przypominały mi o prostym, ale głęboko satysfakcjonującym życiu. Teraz czułem się jak ryba wyrzucona na brzeg, życie, które znałem było daleko, a ja nie mogłem go dosięgnąć. Córka i zięć byli zajęci pracą od rana do nocy. W ciągu dnia nie miałem nikogo, do kogo mógłbym się odezwać. Dom, choć pełen dźwięków nowoczesnych urządzeń i brzęczących telefonów, wydawał się pusty. Nudząc się, postanowiłem podjąć próbę nawiązania kontaktu z wnukiem. Może on, młodszy, wprowadzi mnie do swojego świata? Próbowałem nieśmiało zagajć, zaglądając do jego pokoju, gdzie Kacper siedział skupiony przy komputerze. Co robisz? Zapytałem z udawanym zainteresowaniem. Gram sobie w grę odparł, przerywając na chwilę. Widząc, że się zainteresowałem, ożywił się i zaproponował Chcę dziadek spróbować. Zrobił miejsce obok siebie, zapraszając mnie, żebym usiadł. Patrząc na ekran, miałem mieszane uczucia. Animowane postacie biegały po ciemnych ulicach, a jeden z nich, ubrany na zielono, wydawał się głównym bohaterem. Może to coś wartościowego? pomyślałem, starając się nie oceniać pochopnie. W końcu dla moich wnuków była to istotna część codzienności. A o co tu chodzi? Spytałem. No, dziadek musi chodzić tym gościem ubranym na zielono, zaczął tłumaczyć Kacper. I jak spotka kogoś w kapturze, to trzeba wyciągnąć nóż, no, trzeba go dopaść. Nóż? zapytałem, przerażony na samą myśl. Ale po co komu nóż? Ja nigdy w życiu noża nie nosiłem, a ty też chyba nie powinieneś? Kacper wybuchł śmiechem. Dziadku, to tylko gra, powiedział, pokazując mi jak na ekranie wybiera się różne rodzaje broni. Zobacz, te noże są tylko na niby, do tej gry, dodał, wskazując na ikonę, której nie wiedziałem, jak użyć. Próbowałem wykrzesać z siebie choć odrobinę entuzjazmu, ale poczułem tylko rozczarowanie. Chyba jednak to nie dla mnie, kacperku, powiedziałem cicho, bo wiedziałem, że nie znajdę w tym pocieszenia, a to, co było dla niego ciekawe, dla mnie pozostawało zagadką. Nie żeby zależało mi na gromadzeniu noży i ściganiu kogoś w wirtualnym świecie, ale nagle zrobiło mi się smutno. Moje wyobrażenia o tym, że wnuk spędza czas na zajęciach, które go rozwijają, rozpadły się jak domek z kart. Patrzyłem na Kacpra, jak po naszej krótkiej wymianie odwraca się do mnie plecami, lekko poirytowany i rzucając coś o nauce do szkoły. Wyraźny sygnał, że powinienem zostawić go samego. Wieczorem usłyszałem, jak szeptał do swojej mamy, mojej córki, za zamkniętymi drzwiami. Naprawdę próbowałem, mamo, ale dziadek nie nadąża, tłumaczyłem mu najprościej, jak się dało, ale on, w słowach Kacpra, pobrzmiewała nuta rezygnacji. No, mamo, dziadek ma już swoje lata, to nie dla niego. W tamtej chwili coś we mnie pękło, policzki zapiekły mnie ze wstydu i upokorzenia. Wnuk, mój własny wnuk, wypowiadał na głos to, czego tak bardzo się bałem, że jestem stary, niepotrzebny, że mój czas już minął. A może miał rację? Może nie przystaję do ich życia, pełnego rzeczy, których nigdy nie zrozumiem. Podszedłem do okna, otworzyłem je szeroko i zaczerpnąłem powietrza. Próbowałem uspokoić się i poukładać myśli. Kiedyś byłem niezastąpiony, silny, zaradny. Teraz czułem się jak mebel, jak element wystroju, który tylko zajmuje miejsce. Muszę coś zrobić, pomyślałem, czując, że jeśli nic nie zmienię, przeżyję swoje najgorsze obawy, zostanę tu na zawsze jako niepotrzebny ciężar. Całą noc przewracałem się z boku na bok, nie mogąc znaleźć spokoju. Gdy tylko zamykałem oczy, tysiące myśli i wątpliwości zaczynały zalewać mój umysł jak niepowstrzymany potok. Nie oszukiwałem się, wiedziałem, że powrót do leśniczówki oznaczałby ryzyko i samotność. Przecież nie byłem już młodzieniaszkiem, którego organizm zniesie wszystko. Lekarz miał rację, co będzie, jeśli pewnego dnia udar wróci zabierając mi resztki sił? A jeśli wtedy nikogo nie będzie by mi pomóc? Czasami myślałem o tym, że mógłbym leżeć sparaliżowany, sam w domu, bez nadziei na pomoc, licząc na cud, że ktoś przyjdzie. Z każdą godziną w tej samotności strach przed takim scenariuszem tylko rósł. A mimo to, czy samotne życie nie było lepsze niż to, w którym czułem się tak, jakbym nie pasował do nowoczesnego świata? Patrzyłem na swoje odbicie w oknie i w głowie szukałem odpowiedzi na pytania, które nie dawały mi spokoju. Powrót to jedyne wyjście. Wyszeptałem w końcu do siebie, gdy zegar na korytarzu wybijał pierwszą w nocy. Słowa te przyniosły chwilową ulgę, jakby rozwiązanie kryło się w ich prostocie. Zmęczony własnymi myślami, w końcu odpłynąłem w sen. Ale sen nie przyniósł ukojenia. Zamiast tego znalazłem się w dziwnym, surrealistycznym lesie, który wydawał się znajomy, a jednocześnie całkiem obcy. Szukałem czegoś błądząc między drzewami, aż w końcu zdałem sobie sprawę, że nie wiem gdzie jestem. Zaczynałem tracić kontrolę nad własnym ciałem, a strach narastał. Gdzie ja jestem? Wykrzyknąłem w panice szukając wzrokiem pomocy, lecz nikt nie odpowiadał. Ocknąłem się nagle zdyszany, zdając sobie sprawę, że to był tylko sen. Serce waliło mi w piersi, ale poczułem ulgę, nie krzyczałem głośno, a jedynie szeptałem. Tylko sen, powtarzałem sobie, próbując się uspokoić. Rano obudziłem się zmęczony i w złym humorze. W domu była cisza, Edyta z zięciem już dawno wyszli do pracy, a wnuczka poszła do szkoły. W kuchni krzątał się tylko kacper, podgrzewając kanapkę przygotowaną przez mamę. Ale co mi po obecności wnuka, skoro czułem się jak niewidzialny? Samotność uderzała z podwójną siłą, a ja miałem tylko gorzkie przemyślenia na temat mojej przeszłości i tych wszystkich chwil, kiedy mogłem zbudować więź z kacprem i mają, ale zaniedbałem to. Nagle moje przygnębione rozważania przerwał głośny krzyk. Dziadku, dziadku, choć tu natychmiast język stanął mi kołkiem w gardle, a serce przyspieszyło, gdy zszedłem po schodach prawie biegnąc. W głowie pojawiały się obrazy, wyobrażałem sobie, że kacper zranił się, że może rozlał wrzątek na rękę, albo że w domu wybuchł pożar. Ale to, co zobaczyłem, było bardziej komiczne niż przerażające. Drzwi łazienki były otwarte, a z wnętrza wypływała struga wody, tworząc mokrą plamę na podłodze. Kacper stał osłupiały, patrząc na wodę, która wylewała się z pralki, jakby nie rozumiał, co się dzieje. To nie ja wykrztusił, nim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, machając rękami. Po prostu wszedłem do łazienki, a ta woda już tam była. Patrzyłem na niego i miałem wrażenie, że czasem proste rzeczy stają się dla niego niewyobrażalnie skomplikowane. To tylko uszczelka w pralce, pomyślałem, ale na głos powiedziałem, to nic poważnego, po prostu trzeba zakręcić zawór doprowadzający wodę. Kacper popatrzył na mnie, jakbym mówił po chińsku. Zawór? Ale gdzie jest ten zawór, Boże, czy tych dzieciaków naprawdę niczego nie uczą? Przemknęło mi przez myśl. Ale zamiast utyskiwać, tylko westchnąłem i powiedziałem, Ja znajdę zawór, a ty weź szmaty i zbierz wodę z podłogi. Przez następne kilkadziesiąt minut sprzątaliśmy wodę i wycieraliśmy podłogę. Z czasem zauważyłem, że choć początkowo nieporadny, Kacper starał się jak mógł. Z każdym ruchem i każdym szuraniem szmaty po podłodze stawał się bardziej zaangażowany. Musiałem przyznać, że w głębi duszy poczułem pewne zadowolenie, przynajmniej chwilowo wnuk oderwał się od świata wirtualnych bohaterów i nauczył się czegoś, co mogło przydać się w realnym życiu. Woda ostatecznie nie zalała całego mieszkania, dzięki czemu uniknęliśmy poważnych zniszczeń. Gdy skończyliśmy, Kacper popatrzył na mnie z uśmiechem, jakby po raz pierwszy poczuł się częścią akcji ratunkowej w realnym świecie. Może to był tylko niewielki incydent, ale poczułem, że na chwilę staliśmy się sobie odrobinę bliżsi. Gdy Edyta z mężem wrócili do domu, pierwsze, co rzuciło im się w oczy, to rzędy wilgotnych ręczników rozwieszonych po całym korytarzu. Zaskoczona, Edyta podniosła brew i spojrzała pytająco na mnie. A co się tutaj stało? zapytała, patrząc na mokre ślady na podłodze. Czy to może ty, tato, przypadkiem coś? Ledwo zdążyłem otworzyć usta, gdy Kacper. Pełen entuzjazmu przerwał jej szybko, żadne coś przypadkiem dziadku, wykrzyknął z dumą. To dziadek uratował nam cały dom. Gdyby nie on, to pewnie teraz pływalibyście w tej wodzie razem z sąsiadami. Woda leciała, aż zrobił się całkiem duży potop. Poczułem się trochę zażenowany tą nagłą sławą. W końcu uszczelka w pralce to nic takiego, mały problem, który można szybko naprawić, byle wiedzieć jak. Oj, Kacper, bez przesady, powiedziałem, machając ręką i udając, że to naprawdę żaden wyczyn. Ale w duchu czułem dumę, jakby ktoś przypomniał mi, że rzeczywiście jeszcze potrafię coś zrobić, coś, co dla młodego pokolenia nie jest już takie oczywiste. Jednocześnie coś nowego zaczęło mi świtać w głowie, pewna myśl, która wcześniej była tylko cichym szeptem, a teraz stawała się coraz wyraźniejsza. Pojawiła się chyba dopiero po tej całej akcji z pralką. Zebrałem się na odwagę i podjąłem temat, który krążył w mojej głowie od dłuższego czasu. Wiesz, jeszcze wczoraj byłem pewny, że chcę wracać do siebie, zacząłem spokojnie, kierując te słowa do Edyty. Widząc jej zaskoczoną minę dodałem, zdaję sobie sprawę, że wasze życie jest inne, że ja trochę tu nie pasuję. Uduszę się jak kwiat bez słońca. Tak to właśnie powiedział, Kacper, prawda? Uśmiechnąłem się ciepło, spoglądając na wnuka, który spuścił wzrok, rumieniąc się. Ale dzisiaj zdałem sobie sprawę, że to nie do końca tak, jak mi się wydawało. Może rzeczywiście nie ogarniam komputerów ani gier, ale zawahałem się na moment, czując, że wszyscy na mnie patrzą. Są pewne rzeczy, które jeszcze umiem, które mogą się Wam przydać. Może nie jestem już taki sprawny, ale chętnie Wam coś pokażę, jeśli chcecie. Edyta wyglądała na wzruszoną, jakby zrozumiała coś, co wcześniej jej umykało. Nie czekając na jej odpowiedź, wyraziłem swoje oczekiwania, chętnie tu z wami zostanę, ale pod jednym warunkiem, dodałem, starając się ukryć uśmiech. Edyta spojrzała na mnie, pełna nadziei, a nawet ulgi. Powiedz, co tylko chcesz, tato, powiedziała, patrząc na mnie z podziwem. Przytaknąłem, odchrząknąłem i powiedział poważnym tonem, Kacper i Maja będą musieli pozwolić mi udzielać im lekcji z praktycznego życia od czasu do czasu. Mam nadzieję, że jeszcze się na coś przydam, powiedziałem, zerkając na nich z przekąsem. Na te słowa rodzina wybuchnęła śmiechem, a zaraz potem huralnie zgodzili się na moją propozycję. Nie spodziewałem się, że pójdzie tak łatwo, ale w ich oczach zobaczyłem coś, co było więcej niż zwykłe przyzwolenie. Zobaczyłem szacunek i wdzięczność, a także gotowość do nauczenia się czegoś ode mnie. Tak właśnie zaczęła się moja nowa przygoda i muszę przyznać, że życie u Edyty i jej męża jest naprawdę przyjemne, pełne komfortu i ciepła. Mam swój własny pokój, jedzenie na stole, a przede wszystkim poczucie, że jestem częścią ich codzienności. Jestem wdzięczny za te wygody, ale zarazem uparłem się, że nie dam się rozleniwić. Życie wśród wygód to jedno, ale nie zamierzam stać się domowym rekwizytem, który tylko czeka na obiad i ogląda świat z okna. Czasem wręcz wydaje mi się, że to ja mam coś ważnego do przekazania tej rodzinie, coś czego nie znajdą ani w książkach, ani w komputerach. W każdą sobotę zabieram wnuki na wycieczki do lasu. W końcu dla mnie las to nie tylko miejsce spacerów, to cała nauka, a każda ścieżka kryje w sobie jakieś tajemnice. Kacper i Maja początkowo patrzyli na te wypady z lekkim dystansem, ale teraz czekają na nie z niecierpliwością. Uczę ich, jak znaleźć drogę bez kompasu. Jak rozpoznać kierunek w oparciu o mech na drzewach czy ułożenie słońca? Opowiadam o zwierzętach, które widujemy po drodze, o ich zwyczajach, o tym jak las zmienia się w zależności od pory roku. W końcu to wiedza, której nie znajdą w żadnej grze, to życie, które dzieje się na ich oczach. A kiedy po długim marszu robią się głodni, wyciągam kuchenne akcesoria i pokazuję, jak można przygotować prosty posiłek w warunkach polowych. Zawsze staram się, by było to coś praktycznego, prosty chlebek pieczony na patyku, gorąca herbata ziołowa czy ciepła zupa, którą sami muszą podgrzać nad ogniskiem. Choć przyznam nieskromnie, że po śmierci żony musiałem samodzielnie opanować podstawy gotowania i z czasem stałem się w tym całkiem biegły. To drobne lekcje życia, ale widzę, że dzieciaki doceniają te chwile spędzone poza domem, z dala od komórek i komputerów. Po powrocie do domu sami chętnie zakasują rękawy i pomagają w kuchni. Gotowanie przestało być dla nich tylko zajęciem dorosłych. Ale to nie koniec naszej szkoły życia. Kiedy Kacper wraca ze szkoły, często znajduje jakieś drobne naprawy do zrobienia w domu, w których może wziąć udział. Zaczynaliśmy od najprostszych rzeczy: wymiany żarówki, przykręcenia poluzowanego krzesła. Z czasem przeszedł na wyższy poziom, pomagając mi przy bardziej skomplikowanych pracach, jak naprawa cieknącego kranu czy odkręcenie zardzewiałej śruby. Nie mogłem nie zauważyć, że z każdą naprawą Kacper stawał się coraz bardziej zaradny, a jego ruchy pewniejsze. Niedawno przyznał się do czegoś, co mnie nieco zaskoczyło, gry komputerowe przestały być dla niego aż tak interesujące. Wiesz dziadku, tam nic się nie dzieje naprawdę, powiedział, trzymając palec, który kilka sekund wcześniej trafił młotkiem zamiast w gwóźdź. W jego oczach widziałem nie tylko ból, ale też coś, co nie tak dawno temu mogłem nazwać pewnym odkryciem. Zrozumieniem, że realne życie ma więcej do zaoferowania niż cyfrowe obrazy. Nic nie powiedziałem, tylko uśmiechnąłem się ciepło, patrząc na wnuka z satysfakcją, której nie musiałem wyrażać słowami. Stary dziadek dawno to wiedział chłopcze, pomyślałem z przymrużeniem oka. Kiedy widziałem, jak patrzy na młotek i gwoździe, miałem wrażenie, że w tym małym akcie naprawiania czegoś prostego, w tym uderzeniu młotka i każdym błędnym trafieniu, dostrzega coś ważniejszego. Bez słowa wyjąłem mu młotek z ręki i przybiłem gwóźdź do deski, patrząc jak chłonie każdy mój ruch. Tak, być może jeszcze mam im coś do zaoferowania, coś prawdziwego, co zostanie z nimi na całe życie.